23 kwietnia, pierwsza runda Pucharu Polski XC. To już drugi rok, w którym zawodnikom przyjdzie się ścigać w tej zasłużonej dla polskiego MTB miejscowości. Jest kilka zmian na trasie, jedno się jednak nie zmienia, łatwo nie będzie. Trasa lekko się zmodyfikowała względem ubiegłego roku, ale wciąż jest długa jak na standardy XC. 4,9 km po zboczach góry parkowej, którą mamy tutaj po prawej stronie. Startujemy z centrum miejscowości, czyli z Krynicy, na wysokości 610 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt trasy jest 200 metrów wyżej. Po solidnym dogrzaniu nóg, jak łatwo się domyślić, druga część trasy prowadzi w dół. Większość tych zjazdów to trudne odcinki techniczne, na których oczywiście nie zabraknie korzeni oraz kamieni, ale pozbawione są one zakrętów, więc jeśli ktoś ma dobrego fula oraz dużo odwagi, powinien oczywiście sobie poradzić z tymi trudnościami. To, co działo się w nocy i wczoraj wieczorem, czyli lekkie opady tutaj spowodowały, że stopień trudności jednak trochę zostanie podniesiony. Na listach startowych niestety zabraknie zawodników crossa, którzy w ubiegłym roku najlepiej poradzili sobie z krynicką trasą. Nie będzie Matyldy Szczecińskiej, która wygrała w ubiegłym roku elitę kobiet. Oraz niestety nie będzie Filipa Helty, który wygrał w kategorii elity mężczyzn. Na trasie trwa już rywalizacja, a nawet już się kończy rywalizacja w mastersach oraz amatorach, czyli taka bardziej dla mnie kategoria. Ale to, co najważniejsze, zaczyna się o 11:45. Wtedy startują juniorki, młodsze oraz elita kobiet. Wśród faworytek na pewno jest wicemistrzyni Polski, czyli Antonina Białek oraz Gabriela Wojtyła, która już pokazała się w tym roku, a konkretnie na początku kwietnia z bardzo dobrej strony, zajmując 7. miejsce w Brnie. Oczywiście liczymy również na dobrą postawę młodszych zawodniczek, a jak będzie, zaraz zobaczymy na trasie. Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Who I got time, no cap. Made a few checks, but they all in the rest. Had a few friends, but he stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride till the hop in the back. 0 to 100 in the rap. Nagrodźmy brawami Gabriela Wojtyła, numer 1 w elicie. Brawo dla niej. Brawo, brawo. Superiorzator Gabriela Wojtyła, miejsce pierwsze. Jesteśmy na mecie wyścigu elity kobiet. Z nami
Emma Radukanu polskiego kolarstwa, czyli Gabriela Wojtyła. Dzień dobry. Czyli przede wszystkim zwyciężczyni tego wyścigu. Powiedz, widziałem Cię na pierwszych zjazdach. Wyglądało to dosyć prosto, szybko chyba odjechałaś od rywalek, ale przypuszczam, że łatwo nie było. Oczywiście, każdy wyścig wiąże jakby się z jakąś taktyką. Nie wiedziałam, jakiej dyspozycji są moje rywalki, jest to początek sezonu, więc raczej to była taka kontrolna jazda, jednak gdy zobaczyłam, że jadę swoim tempem, a odjeżdżam, po prostu postanowiłam trzymać równe tempo i to mi się udało dowieść do końca. Nie chcę się tutaj przechwalać, ale trochę przepowiedziałem Twoją wygraną, ponieważ zanim tutaj rozmawialiśmy, czyli zanim jest obecny czas, robiliśmy tutaj oczywiście lekkie rozeznanie i widziałem oczywiście, jak jechałaś w Czechach. Wyglądało to naprawdę nieźle, 7. miejsce z tego co pamiętam. Dosyć mocne tempo, mocne rywalki. Tutaj przypuszczam, że stawka była nieco słabsza i widać było, że z dużą łatwością jednak dajesz radę. Słyszałem, że jutro inny wyścig. Co Ciebie czeka i czy rywalki będą mocniejsze? Jutro Puchar Słowacji w turczańskich Teplicach, gdzie jest dość trudna trasa, też naturalna, jednak techniczna bardzo, zarówno podjazd, jak i zjazd, więc będzie ciekawie. Z tego co widziałam, lista startowa jest dość ciekawa, będą dziewczyny z zagranicy, więc szykuje się dobrze obsadzony wyścig. Okej, widzimy się w Myślenicach tak, czy nie? A w Myślenicach, w Zadow, bo chyba z tego co wiem, Myślenice odwołane. Tak, odwołane? Tak. No to zła informacja na pewno dla mnie, ale gdzie następne w takim razie? Zadow. Okay, a, może wcześniej dwa Puchary Świata, ale to wszystko się rozstrzygnie. Alpstadt i Nowe Mesto. Tak. No to życzymy oczywiście powodzenia. Widzimy, że w formie jesteś. Mam nadzieję. No więc trzymamy kciuki. Dziękuję. Raz jeszcze wróćmy do niedawnego Pucharu Czech w Brnie. Tam w elicie mężczyzn wygrał Krzysztof Łukasik, który również jest właśnie w Krynicy i również będzie startował tutaj właśnie w elicie. Zawodnicy JBG 2 Cryospace generalnie wydają się być faworytem dzisiejszego wyścigu. Jest również Karol Ostaszewski, który bardzo dobrze również wszedł sezon. Jest również Michał Topór. Który z nich wygra? Zaraz się przekonam.
Ostej, jeden przewędzą do góry. Krzysztof Łukasik, on wygrywa, on jest najlepszy. Brawo Paweł, buziaczki, tak jest, serduszko, JPG2, drugi, Paweł Bernat, sympatyczny chłopak, Karol Ostaszewski, brawo. Okej, jesteśmy na mecie najważniejszego wyścigu, czyli elity mężczyzn, z nami jest zwycięzca, czyli Krzysiek Łukasik. Krzysiek, gratulacje. Generalnie wyglądało to bardzo łatwo, ale myślę, że nie przyszło to łatwo. Ja trochę przepowiadałem Twój sukces, patrząc na wyniki z Czech. Powiedz mi, jak pasuje Ci trasa i jak generalnie to wyglądało z Twojej perspektywy? Na wstępie dziękuję za gratulacje. Oczywiście z dalszej perspektywy mogło wyglądać to na gładkie zwycięstwo, ale musiałem się sporo namęczyć. Chłopaki nadawali mocne tempo, więc musiałem się dobrze starać, żeby uzyskać jakąś przewagę. No i oczywiście bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Trasa w Krynicy mi się bardzo podoba. Szczerze uważam, że można by tu zorganizować imprezę wyższej rangi niż Puchar Polski. Osobiście życzyłbym sobie, żebyśmy chociażby w przyszłym roku mieli tu Mistrzostwa Polski i to taki mój skromny apel do organizatorów, oczywiście o ile to jest możliwe. No i co, no staram się cieszyć, mam nadzieję, że to dobry prognostyk. Czy taki profil trasy rozumie, że Ci odpowiada? Podjazd, zjazd i koniec rundy, czy generalnie preferujesz jednak coś bardziej skomplikowanego, bardziej właśnie interwałowego? Lubię długie podjazdy, zresztą to właśnie w Mrągowie zostałem mistrzem Polski, a tamta trasa była wyjątkowo specyficzna. I ta jest w pewnym stopniu podobna, aczkolwiek mamy tutaj zdecydowanie więcej elementów technicznych i jeszcze w takich lekko błotnistych warunkach naprawdę trzeba się wykazać niezłą kontrolą na rowerze, aby w miarę sprawnie pokonywać kolejne zjazdy. Więc tak jak wspominałem, naprawdę po lekkich modyfikacjach trasy z zeszłego roku mieliśmy okazję ścigać się na bardzo, bardzo ciekawej rundzie. Generalnie widać, że potencjał masz w nogach niezły, ale rozumiem, że jak pojedziesz na Puchar Świata, no to linia startowa, z której będziesz zaczynał zawody, jak gdyby nie będzie na pewno dla Ciebie handicapem. Co myślisz, że jesteś w stanie ugrać właśnie na takich zawodach? Tak, jak wspomniałeś, Puchar Świata rządzi się trochę swoimi prawami. Mam nadzieję, że uda mi się poprawić mój dotychczasowy najlepszy rezultat, wskoczyć do jakiejś pierwszej 40, aczkolwiek zobaczymy. Nie ma wątpliwości, że takie ściganie na poziomie Puchara Świata to jakby zupełnie inna rywalizacja. Poziom jest bardzo wysoki i z roku na rok staje się coraz wyższy. No ale trzeba się starać, trzeba brać udział w takich wynikach, w takich wyścigach. No bo wydaje mi się, że jest to jedyna... formy nie zbudujesz. Tak, jedyna opcja na jakiś rozwój, tak. Dokładnie. Widzimy Cię w Albstadt oraz w Nowym Mieście, czy tylko Nowe Miasto? Albstadt, Nowe Miasto, no i potem trzeci Puchar Świata jest w Austrii, w Leogang, ale pokrywa się on z Mistrzostwami Europy w maratonie MTB. I udział w tym trzecim Pucharze Świata uzależy od wyników z dwóch pierwszych wyścigach. Raz jeszcze, Łukasz, gratuluję i wielkie dzięki. Dziękuję, pozdrawiam. Jesteśmy na mecie, z nami drugi zawodnik dzisiejszych zawodów, czyli Paweł Bernas. Paweł, powiem szczerze, że nie obstawiałem Ciebie na drugie miejsce, myślałem, że będzie Karol Ostaszewski, ale spiąłeś się tutaj dosyć mocno i naprawdę chyba dobrze pojechałeś drugą część zawodu. Trasa tak trochę mi odpowiadała, trochę mi nie odpowiadała. Były takie momenty na pierwszym podjeździe, przecinki przez las, gdzie no to było, to mocno mnie wybijało z rytmu i nie na każdej rundzie robiłem to w punkt, powiedzmy, ale no co do zasady cała trasa raczej mi odpowiadała. Było gdzie się rozpędzić. W sensie długie były odcinki, na których można było równo i mocno jechać, co mi jako kolarzowi szosowemu było, nie było, odpowiada. No i co, z rundy na rundę starałem się technicznie poprawiać. Wyjściowo było ok. Musiałem sobie zbadać trochę trasę, ponieważ jest to trasa naturalna, świeża, bo jeszcze tydzień temu tutaj nikt pewnie po niej nie jeździł, więc no warunki zmieniały się z rundy na rundę, trzeba było się do tego dostosowywać. No i faktycznie gdzieś ten
drugą część pierwszej połowy troszkę mi siadło tempo, ale szybko się zorientowałem, że to jest ten moment, żeby przycisnąć i zrobić przewagę większą, bezpieczną nad drugim, trzecim, nad trzecim miejscem. No cóż, Krzysiek pojechał swoim tempem, dzisiaj był w innej lidze, ale też no, muszę przyznać, że jeszcze dziwnym by było, gdybym w swoim trzecim starcie cross country tak siadł mu na koło i na tak technicznej i wymagającej trasie walczył jak równy z równym, więc jestem bardzo zadowolony. Czyli uważasz, że jest jeszcze do ogarnięcia? No nie mówię, że kiedyś będę od niego lepszy, ale no siłą rzeczy, no mówię, to jest moje trzecie cross country, jest to dla mnie wszystko nowe, w ogóle ten typ wysiłku jest dla mnie nowy. Krzysiek zdecydowanie jest przyzwyczajony do tego, żeby bardzo głęboko wchodzić w wysiłek od razu i trzymać to do końca. Ja jeszcze się tak troszkę zapoznaję z tym typem ścigania. No i co, Krzysiek w czołówce od Polski już od kilku lat, więc fajnie mieć takiego zawodnika w drużynie, bo jest do kogo równać. No, do tego mamy Karola Ostaszewskiego, który jest świetny technicznie i też cały czas super postęp robi, bo jak się na przestrzeni lat przejrzy jego wyniki, no to jest się też od kogo uczyć ścigania w cross country, także no naprawdę mamy fajną drużynę, zresztą dzisiaj to pokazaliśmy. No generalnie patrząc na twoje zjazdy, no to jak na szosowca chyba dobrze się bawiłeś. Tak, staram się właśnie dobrze bawić, ogarnąłem jakieś tam podstawy techniki, które dają mi, że tak powiem, możliwość no, zjeżdżania tych zjazdów. No nie powiem, że odrabiam tam czas, ale minimalizuję straty jeszcze do czołówki. I jak widać nawet no, na trasie z taką ilością zjazdów, no to nie jest tak, że tracę tam tyle, że cały czas się to zeruje, powiedzmy, przewaga, którą zdobędę na podjeździe, to na zjeździe zaraz się traci. No więc, no tak, mogę się ścigać i poprawiać. Rower chyba też ogarnia temat. Tak. W ogóle dzisiaj pierwszy start na tym rowerze dostałem. Nowy rower złożony w zeszłym tygodniu, także no... Złote napisy są. Tak. Śmiga super, jestem mega zadowolony. Raz jeszcze wielkie gratulacje. Dziękuję. Dzięki wielkie. Jesteśmy już po emocjach związanych z rywalizacją w najważniejszych kategoriach, czyli elita kobiet oraz mężczyzn. Sporo się działo na trasie, naprawdę miło się oglądało te zawody, zwłaszcza, że były rozgrywane w naprawdę górskim terenie. Na pewno słowa uznania i wielkie brawa należą się organizatorowi, czyli klubowi kolarskiemu Skalniak, który dba tutaj o lokalnych przyszłych mistrzów i za to naprawdę trzeba trzymać kciuki. Na pewno to, co zobaczyliśmy na trasie, przerosło moje oczekiwania. Osobiście spodziewałem się dużo gorszego wyścigu, więc naprawdę jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Wszystko, co widzieliśmy na trasie, bardzo dobrze się oglądało i zwłaszcza elita mężczyzn tutaj pokazała się z doskonałej strony. Oczywiście wiadomo, że pierwszy zawodnik wygenerował szybko przewagę nad resztą stawki, ale reszta stawki również pokazała świetny poziom i rywalizacja między nimi wygląda bardzo ciekawie. Ja osobiście nie jestem jakimś tutaj ekspertem od okolicznych ścieżek, ale pamiętam z zeszłorocznego maratonu MTB, który był właśnie rozgrywany w Krynicy, zjazd właśnie z Góry Parkowej po bardzo ciekawych właśnie serpentynach. To była trasa taka bardziej enduro. Mam nadzieję, że właśnie tego typu elementy zostaną wplecione jeszcze w trasę, która w przyszłości będzie tutaj rozgrywana, czy to będzie Puchar Polski, czy nawet Mistrzostwa Polski. Trzymamy oczywiście kciuki, żeby tak było. I liczymy właśnie, żeby trasa ewoluowała w ten sposób, żeby była jednak bardziej interwałowa. Oczywiście potencjał Krynicy jest niezmierzony i wciąż z tyłu głowy, a dokładnie nawet za swoimi plecami mam Bike Park Słotwiny, który bardzo dobrze by się nadawał na tego typu imprezę, ale oczywiście to wiązałoby się, taka skala imprezy wiązałaby się z dużo większym kosztem, dużo większym budżetem. Z tym oczywiście wiadomo, różnie bywa. My oczywiście trzymamy kciuki, wierzymy w to, żeby impreza tutaj po stronie Góry Parkowej w dalszym ciągu się rozwijała, tak jak rozwija się obecnie i mamy nadzieję, widzimy się tutaj za rok.